Dobra. Więc tak. Szybko się ogarniam i lecę do paczkomatu. Zaraz opowiem wam, co to takiego i dlaczego tak się cieszę. Nara! Będę się jakoś specjalnie stroił, idę tylko do paczkomatu, założę cokolwiek i zaraz wracam. Myję zęby, ogarnę trochę włosy i lecę. Jak może być? A. Jeszcze tylko z buty. I możemy iść. Do łazienki i lecę. Co będę dłużej czekał? A dzisiaj mam dwa wole. Czy na się mówi? Nawet nie gorę mojego kobra. Nikt nie zauważy. Jakby co, to ubiorę maseczkę. Więc luzik. Dzięki, ładne światło. O, powinien się ustawić w tą stronę złonym krzaczkiem, jak wszystkie Instagram girl. Nie jestem ani girl, ani Instagram. Kurczę, nie wziąłem sobie słuchawek. Mam je daleko, ale zawsze to bym sobie jakoś umylił. Kurde, mam beznadziejne kłaki dzisiaj. Dobra, miałem nie narzekać. Szukałem paczkę, śmigam z domu, co jest w środku. Ja już wróciłem z tego spaceru i mam ze sobą przesyłkę. Zaraz pokażę wam, co to jest i opowiem wam kilka słów o tym. Dobra, do dzieła. Czy tu jest jakiś nożyk? Czy mam tu jakiś nożyk? To raczej się nie nada. Poszukam czegoś lepszego. O. Będzie git. Jest dobra. Zamówiłem płytę. Żadna niespodzianka. Dawno już nie nagrywałem nic na temat płyt mojej kolekcji winyli, jak ona się rozbudowuje powoli. Ale to jest wyjątkowa okazja, bo czekałem na ten album 10 lat. Tak, 10 lat, dokładnie tyle. Jest to następca albumu, który został wydany w 2011 roku. Dobra. No nic tam więcej nie ma. O, tył. Taki ładny. Dobrze. Tutaj mamy front tego albumu. Jest to album zespołu Wildcharta pod tytułem Mastoden Underwater. Nie znam dobrze szwedzkiego, więc niestety nie wiem, czy prawidłowo to wymawiam. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Ale tak, no czekałem na ten album 10 lat. Już go przesłuchałem, gdyż premiera była dokładnie 14, 15 października, więc wiecie, no musiałem przesłuchać ten album. Na moją fizyczną kopię czekałem wcale nie tak długo, bo dzisiaj mamy 20 października i w sumie jest tylko 5 dni po premierze. I już otrzymałem tę kopię, co mi się rzadko zdarza. Ostatnio czekałem na jeden album, żeby nie skłamać, 3 miesiące po premierze, plus miesiąc zajęła sama podróż, bo leciał ze Stanów. No wiecie,
cła i te wszystko inne, więc dramat. Ale okej, okay, to przyszło akurat do mnie z Polski. Jestem mega zadowolony. Album trwa 121 minut dokładnie, 17 utworów. Niesamowitych utworów. Jest to zwykły w sobie album. Kolorystyka tych winyli to jest po prostu zwykła czarna, gdyż zespół nie przygotował nic innego. To jest wystarczające, jak dla mnie. Dobra, otwieramy. Zdejmujemy folię. Ale ładne. Matowe opakowanie, super, bardzo ładnie to wygląda. Cieszę się, że opakowanie nie jest w ogóle zniszczone, gdyż ostatnio jak zamawiałem z Empiku płyty, otrzymałem niestety dość zniszczone opakowanie, no i nie mogłem z tym nic zrobić. Spójrzcie. To wygląda środek. Tu mamy dwa dyski. Tym się zaraz zajmę. Tutaj oczywiście teksty wszystkich utworów znajdujących się na albumie. Tak, wszystko jest po szwedzku. Więc czekamy tłumaczenia. Tutaj mamy tył ze spisem wszystkich. Chcę jeszcze dodać, że ten album, no, sama muzyka jest niesamowita, jest jakby nie z tej ziemi. Ten zespół ma swój charakterystyczny styl, który nazywa się potocznie Tall. Ale nie tylko to jest warte uwagi, jeżeli chodzi o sam album, gdyż sama oprawa graficzna jest po prostu niesamowita. Do każdego singla, jest ich 17, chciałem przypomnieć, została zaprojektowana jakby osobna ilustracja ukazująca tą historię, która przedstawia ten album. Jeszcze chciałem dodać, że ten album jest albumem koncepcyjnym. Zresztą bardzo zachęcam was do przesłuchania tego. Widzicie... O, czekajcie, to coś wystaje jeszcze. Jakiś bonus. Tak, chyba plakat. Z tego co widzę. Tak, plakat z wszystkimi ilustracjami. No, proszę państwa, bardzo serdecznie. Coś niesamowitego. O, Paradiso. Więc dobra, ja was tu zostawiam i zabieram się za odsłuch. Nara. Do zobaczenia kiedyś. Thank you.